Za nami tłusty czwartek, który zgodnie z tradycją opływał wręcz słodkościami, faworkami lub jak kto woli chrustami i pączkami. Te kaloryczne bomby smażone w głębokim tłuszczu wyjątkowo w ten jeden dzień w roku nie tuczą, no i smakują wybornie. Szczególnie, że firmy zajmujące się wypiekiem słodkości starają się jak mogą, by zaspokoić różne gusta i guściki smakoszy. Pączki różnią się wierzchnią warstwą, od cukru pudru przez lukier i rozmaite polewy po czekoladę. Różnią się też zawartością. Nadzieje stanowią marmolady, kremy, budynie i chyba nie sposób wymienić wszystkiego, co do pączka może trafić. Niegdyś aż tak słodkie te wypieki nie były, bowiem do kuli z drożdżowego ciasta trafiały po prostu skwarki lub mięso. Te robione na słodko pojawiły się w polskiej kuchni dopiero około XVI wieku i bardzo szybko zdobyły podniebienia przodków i nasze. Ale tłusty czwartek to również sygnał nieuchronnie zbliżającego się Wielkiego Postu. Przed nami jeszcze ostatnia sobota karnawału, po niej wtorkowe zapusty, a potem niemal pięciotygodniowy post poprzedzający święta wielkanocne. A skoro Wielkanoc, to i wiosna. Miejmy nadzieję, że tegoroczna przyjdzie szybko i będzie naprawdę piękna.